Targi E3, 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 E3 i w zasadzie po tych targach. Zupka. Targi E3 to już takie wydarzenie, które naprawdę może rozerwać komuś jelita. A w tym roku jak było? No, dużo gier ciekawych się pojawiło. Co prawda nie było ich aż duże jak rok temu czy dwa lata temu. Ale dla mnie najgorętszy do tej pory E3 to był w 2013 roku, kiedy Sony i Microsoft ogłosiły swoje nowe konsole. A wtedy jaki jad się zrobił wokół Xboxa One. A po trzech latach widzimy, że Xbox One jest jedną z takich najbardziej wychodzących na dobre konsol, ponieważ ta wsteczna kompatybilność, która no, gwarantuje naprawdę zajebiste powrócenie do lat kilku i przede wszystkim właśnie te zmiany, przede wszystkim nowy model Slim. Xbox One ma być mniejszy, oczywiście wiadomo, mniej prądożerny, ale w cenie będzie troszeczkę niższy niż przynajmniej ten model premierowy, także no, zapowiada się ciekawie. Z kolei Sony na razie nic nowego nie pokazało, jedynie jest już potwierdzone to, że jednak Sony robi to PS4 Neo i ja się nie czuję zadowolony z tego powodu. Tym bardziej, że generalnie z Basiem, jak wyszłaby jakaś naprawdę tak ciekawa gra, która by zachęciła mnie do kupna konsoli, jeszcze nie ma takiej gry, to byśmy musieli się skusić na ten starszy model, ponieważ kupienie nowego i tak naprawdę to jest niepewny sprzęt, powiem szczerze, bo on, jedynie co on tam wprowadza, to tylko wydajniejszą pamięć RAM, przepustowość informacji, czyli tam przeładowanie tego i generalnie lepszy procesor graficzny i to wszystko tak lekko, żeby on uruchamiał gry w 4K i te kamery VR, żeby one w miarę rozsądnie działały. No tu to już się zaczyna, nie? Dzielenie graczy. A natomiast Nintendo nic za bardzo nie pokazało, jedynie kilka nowych gier się pojawi. Między innymi drugi Sonic Boom na 3DS-a, który zapowiada się tak sobie, bo w praktyce nie wiem, co się tam zmieni. Nie wiem, co oni tam dodadzą nowego, jak już jest to bezsensowny pomysł, ale gra mimo to nie prezentuje się na razie tragicznie. Na razie, jak będzie do września, bo pod koniec września ma ta gra wyjść, zobaczymy. Nie wiadomo. No i z Nintendo NX-em dalej nic nie wiemy, także czekamy na kolejne informacje na temat nowego sprzętu Nintendo. Oczywiście Wii U. Już jest pod gilotyną dosłownie, tylko czekamy, aż niestety ta konsola umrze niestety śmiercią naturalną dosyć za krótką, bo konsola istnieje prawie 4 lata, słuchajcie, a już ma przestać być wspierana, produkowana, nie? Ale promocje w sklepach, czy tam różne zestawy, bardzo kuszą. Widziałem w MediaMarkcie za 1300 zł z 5 grami aż zestaw z Wii U, także no... Można wziąć w sumie już i tak, bo później ta konsola będzie droższa. Zakładam się o to. Będzie droższa zdecydowanie, także to już jest już tylko jeden moment, żeby kupić. Jeszcze w tym roku. W przyszłym już się będzie zaczynał bal Murzyna. Okej. Nie wypowiem się jeszcze tak profesjonalnie na temat tego E3, ale zdaje mi się, że te gry wydają się być takie dopracowane, przynajmniej na razie to widać, zobaczymy do końca tego roku, ale nie ma urywu dupy. Nie ma urywu dupy, jest tylko kilka dosłownie tytułów, które by mnie zainteresowały, ale tak, to są same sequele, same jakieś odgrzewane pomysły, wiele gier już wygląda praktycznie podobnie, Ghost Recon, czy tam pojawił się ten Watch Dogs 2, który w ogóle mnie już nie przekonuje ani tą swoją nową miejscówką San Francisco, które tam będzie,
ani bohaterem, ani w ogóle kolorystyką przedstawionego świata gry, także obojętne. Szczerze powiem, jedynka nie była aż tak genialna, ale jednak ten klimat szarego Chicago był całkiem okej. Dawał się we znaki graczom, ale ten drugi już tak średnio. Już, jak widziałem pierwszy gameplay, to myślałem, że to jest normalnie GTA 5. Bo w pewnym momencie te gry są coraz bardziej do siebie identyczne. Bardzo podobne są. Także dużej różnicy nie ma. Nowy God of War się pojawił na PS4. Nie wiem co powiedzieć. Generalnie zachwyciła mnie tam grafika. Co tam jeszcze? Jakie tam jeszcze gry mnie generalnie ciekawią? Tylko takie te z tych znanych, tak? No nie mam aż tak za bardzo pomysłów. Co do powiedzenia czegoś nowego. Dla mnie te targi E3 są coraz mniej ekscytujące. Coraz mniej. Gdy pojawi się nowa generacja konsol, chociaż dzisiaj konsole to już nie są konsole, tylko to są w zasadzie pecety w zamkniętej architekturze, bo Xbox One ma mieć kompatybilność z myszką i klawiaturą. Nice job, Microsoft. Nie ma co. Nie ma co. W porządku. Mimo wszystko jednak ten rok będzie dosyć ciekawy, ale nie aż tak jak przynajmniej poprzednie lata. Zobaczymy generalnie, co się zmieni. Sega w tym roku ma zrobić duży krok. Albo oni wprowadzą Sonica na nowy rozdział historii, albo po prostu mogą go skasować spokojnie. Bo ja widzę, że Sega zrobiła takiego trolla, bo mieli zapowiedzieć na E3 jakiś tytuł Sonikiem, albo chociaż jakieś wstępne informacje przekazać. Niestety nic z tego nie było. Jedynie co nowego przekazali, to ten właśnie zasrany Sonic Boom. No i w zasadzie to tyle. Okej, okay. Jest upał, gorąco, już nie można być w długiej bluzie z rękawkami, ponieważ to idzie się spocić. Ja wam powiem tak, wiecie na co się przygotować w tej chwili? Nie, to jest nieotwarte. Przygotujcie się na chlanie. Przygotujcie się na chlanie, bo mówię wam, ma być coraz cieplej i pogoda nie odpuszcza. I tak to wygląda przynajmniej na naszym rynku gier. Zobaczymy jak będzie dalej. 3DS mimo wszystko będzie się trzymał jeszcze przez kolejny rok, może dwa w najlepszym wypadku, ale PS Vita... No co możemy powiedzieć o PS Vicie? Od 4 lat nic nie możemy powiedzieć specjalnego o PS Vicie, po prostu ta konsola umiera. Żywcem. Jakieś tam gry wychodzą, ale Sony nie ma żadnego wsparcia dla tej konsoli. No trudno. Trudno. Zdarzają się i takie wypadki. Czyli dla wielu Nintendo Wii U jest jedną z najgorszych konsol w ogóle. A to nieprawda, ponieważ po prostu słabo się sprzedał, a że najgorszą niby jest... Nie jest tak. Po prostu każdy znajdzie coś dla siebie z gier, bo nawet jest ich trochę sporo. W porządku. Trzymajcie się. Do zobaczenia wam wszystkim. Co sądzicie o moim nowym intrze? Bo to warto podkreślić, zaznaczyć. W porządku. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Odbijam się po tej siódemce. Fajnie. I do zobaczenia w następnej prywatce. Czy jakimś takim ogólnym filmie. Zobaczymy. Zobaczymy, co się da nowego wymyśleć. A ja niedługo ścinam włosy. Mam za długie.